Dzień dobry moje drogie wodniki, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania, którego temat wybraliście sami, w zasadzie kolektywnie głosując, w zakładce Społeczność na moim kanale. Rozkład o nazwie Róża Pustyni, który w zasadzie pozwoli nam się skoncentrować na najbliższym kwartale. Mam nadzieję, że może wskaże Wam jakieś dodatkowe informacje, może określi jakiegoś rodzaju drogę, wydarzenia, cokolwiek, co mogłoby Was zainspirować, nawet teraz, w tej skomplikowanej sytuacji przejściowej. Ok? Tak sobie to nazwijmy. W sumie będziemy odpowiadać na 13 kwestii, z tym, że początek może być trochę długi. Ja wiem, że nie lubicie, jak film się zbyt długo zaczyna. Dlaczego? Dlatego, że karty przy tym rozkładzie ja wybieram po prostu dla Was sama. Także osoby, które nie mają cierpliwości, zapraszam do tego, żeby przewinęły troszkę film. Zachęcam. Dobra, z czym wchodzimy? Mamy tu pierwszy miesiąc, najważniejsze wydarzenie pierwszego miesiąca dla Was. Następnie, jakie sprawy potoczą się po Waszej myśli? Okay. Co czeka wodniki w sferze uczuć? Następnie w finansach, w sprawach zawodowych, związanych z materią w szerokim ujęciu. Następnie najważniejsze wydarzenie drugiego miesiąca. Ok. Dobrze, następnie co czeka w relacjach rodzinnych, na czym się tutaj skupić, czego możemy oczekiwać w pracy w drugim miesiącu, jakie ewentualnie wyzwania, przeszkody nas czekają w drugim miesiącu, w sensie Was. Dobra, dalej. Co ważnego wydarzy się w trzecim miesiącu? Ok, ta sama chciała zostać, niech tak będzie. Następnie, co przyniesie Wam radość? Mam nadzieję, że maksymalnie dużo różnych kwestii, ale zobaczymy, co tutaj podpowie karta. Co może być wyzwaniem, co może delikatnie zasmucić? Sprawdzimy najwyżej dlaczego, więc się nie stresujemy na zapas. I ostatnia karta to jest ogólna atmosfera całego kwartału. Tu z boku ją odłożę na razie. No dobra. Moje drogie wodniki, mam nadzieję, że to jest karta, ta energia tej karty, która tutaj jest na spodzie, przechodzi do przeszłości. Jest to 9 mieczy, nie jest to zbyt przyjemna karta, w sensie no, karta sama w sobie jest pięknie zilustrowana. Natomiast jeśli chodzi o jej znaczenie, to wiemy, że tu są zmartwienia. Ale to jest też prośba, jeśli jeszcze jesteśmy w takim przestymulowanym czasie, martwimy się na zapas, coś nas zmartwiło, żeby uporządkować myśli. Być może wtedy uda się spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy i nabrać optymizmu. Bystry intelekt Wasz szczególnie pomoże Wam wyjść z tej opresji myślowej. No dobrze, i to jest na spodzie, ja to zostawiam, natomiast zobaczymy, co tutaj mamy. 5 buław. Jakiś konflikt, rywalizacja. Pięć buław, słuchajcie, i powiem tak, jeśli czujecie jakiś związek, tak, bo to jest chaos, konflikt, rywalizacja, dużo osób mówi nam, dużo różnych informacji, przepraszam, przekazuje, nie bardzo wiemy, w którą stronę się skierować, kogo słuchać, kogo nie słuchać. Jeśli to jest konflikt, ważne, żeby był konstruktywny, czyli żeby można było wyciągnąć z tego jakieś wnioski i coś zbudować być może na tej kanwie. Natomiast tutaj w pięciu buławach to jest ważna informacja dla Was w zasadzie, którą chciałabym przekazać na ten moment. Słuchajcie, że używajcie swojego autorytetu też. To chodzi o wiarę w siebie w zasadzie. Jeśli macie do czynienia z takim otoczeniem trochę nerwowym, tak? Po prostu.
No dobra, ale teraz przechodzimy dalej i sprawdzamy, co ważnego wydarzy się w pierwszym miesiącu. Najważniejsze wydarzenie dla Was. Ósemka mieczy. No powiem co, nie jest to przyjemna karta, ale słuchajcie, no jakby, tak jak już powiedziałam tutaj wcześniej, czyli mamy trochę wyjście z tej sytuacji moim zdaniem, bo tu jest dzięki bystrem, powiem Wam może inaczej, co się wydarzy. No tu są ograniczenia i lęk, i strach przed sobą samym. Sprawy wyglądają inaczej niż Wam się wydaje i wyjdziecie z tych ograniczeń używając, tak jak już wcześniej powiedziałam, bardzo bystrego intelektu, który macie w sobie, bo ten bystry intelekt pomoże Wam wyjść z ograniczeń. I jeszcze jakaś komunikatywność będzie wspierać Was w kontaktach z innymi. Okay? Może trzeba się z kimś komunikować i może to będzie najważniejszy element dla Was pierwszego miesiąca, żeby komunikować się z kimś, pomimo jakichś wewnętrznych, bo to może też być konflikt wewnętrzny tutaj, pomimo wewnętrznego skonfliktowania, pomimo w ogóle chaosu, mimo wszystko, tak? Jakieś sprawy powyjaśniać. Słuchajcie, bardzo interesujące. No, powiem, dlaczego mnie to nie dziwi, że jak siadam do waszego czytania, to pierwsze trzy karty powodują, szczerze mówiąc, że już jestem zmęczona. Nagimnastykować się będziecie musieli w jakiejś sprawie, kochani. Dobra. Jakie sprawy potoczą się po waszej myśli? Cztery buławy, no widzicie, dobrze. Warto czasem się nagimnastykować, moi mili, dlatego że czwórka buław to jest to wszystko, z czego możemy się ucieszyć, odczuwamy radość. W czwórce buław, doskonale wiemy, to jest mała stabilizacja też jakiejś sytuacji, ale też sprawy mieszkaniowe, wydarzenia różnego rodzaju dla Was ważne, osobiste. Tu jest powiedzmy też pragnienie bycia w prawdziwej relacji, w prawdziwym związku, gdzie na przykład, jeśli teraz mówię do singli, jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, w której no, były jakieś ograniczenia, nie można było się cieszyć tą relacją, no to tutaj uda Wam się jakoś zmienić coś na lepsze, tak to nazwę. Okej? Okay? To jest, wiecie, no, Wenus w baranie. Ten czas przypadający de facto na między 11 a 20 kwietnia, więc może te rzeczy, które zaczniecie w pierwszym miesiącu naszego trygonu, i to też by się, powiedzmy sobie, tutaj jakby układało w czasie, inicjować, będą miały przełożenie na dalsze, jakby te wiosenne miesiące. To jest na pozycji, co się potoczy po waszej myśli, więc wszystkie sprawy, moim zdaniem, te, na którym wam zależy, te, które sprawiają wam radość, związane z domem, z rodziną, z ludźmi, którzy naprawdę są dla was ważni w życiu, po wyjściu z jakichś ograniczeń, z jakiegoś skonfliktowania, no po prostu wyjdą wam na dobre, czego życzę. Okej. Okay. Co czeka was w sferze uczuć? Osiem buław, no działanie w punkt. Tutaj w ósemce buław to jest po prostu ta wielka pewność w zasadzie, czego chcemy. Mamy plan, mamy cel, i idziemy po to, co na horyzoncie, idziemy do przodu, przed siebie po prostu. Zobaczcie na tej karcie, że wszystkie te buławy, one są skierowane w jednym konkretnym kierunku. I to może być też jakaś, powiedzmy sobie, dla Was dodatkowa informacja odnośnie życia osobistego, no nazwijmy to uczuciowego, która Wam pomoże osiągnąć jakiś cel. Dużo może się też będzie działo, wymiana informacji, w ogóle komunikacja w odpowiednim czasie. Nie mówię, że teraz jakieś przejazdy, podróże, no coś dobrego niewątpliwie. Co cię czeka w finansach? Król monet. Ktoś z twojego otoczenia może być dla ciebie wsparciem, drogi wodniku. W królu monet, jeśli chodzi o twoją własną gdzieś tam tutaj pozycję, to chyba możesz spojrzeć gdzieś tam, moim zdaniem, i dojrzeć, że tak naprawdę w zasadzie jest jakieś poczucie bezpieczeństwa, które masz wokół siebie, w sobie, które sam może jesteś w sobie w stanie zapewnić, tak? Tu są też wskazówki, porady, wielka mądrość do tego, jak, powiedzmy sobie, sprawami materialnymi no, zarządzać, tak to nazwę.
Ale tak jak powiedziałam, to może być również ktoś z Twojego otoczenia, kto w kwestiach zawodowych czy też finansowych, ok, może inaczej finansowych, będzie dla Ciebie ogromnym wsparciem. To jest też często karta, która zwiastuje zakończenie jakiegoś twórczego przedsięwzięcia lub inwestycji. Więc może też będziecie się na tym skupiać, żeby jakieś sprawy pomimo ograniczeń usystematyzować na tyle, na ile możemy w tym no, trudnym czasie obecnie, prawda? Ale tu jest też bogactwo duchowe, które ma przełożenie na sprawy zawodowe, więc jeszcze to należałoby wziąć pod uwagę. Niezwykle bardzo praktyczna energia kogoś, kto ma bardzo trzeźwy osąd rzeczywistości, kieruje się względami praktycznymi oraz konsekwencją, no to jakby jeśli chodzi o finanse, powiedziałabym idealnie, tak? No, odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, czego można chcieć więcej. Następnie najważniejsze wydarzenie drugiego miesiąca dla Was, as monet. Tu jest szansa. Albo sami to as monet, no szansa na sprawy, na jakiś biznes, na nową pracę, na pomysł, który ma możliwość jakby przynieść coś dobrego. To jest taka, powiedzmy sobie, brama, którą możemy otworzyć i przez którą możemy przejść, żeby opiekować się tym nowym pomysłem, tą szansą. Możecie sobie ją sami stworzyć, wymyśleć, jakiś pomysł wpadnie do głowy, albo po prostu z otoczenia przyjdą jakieś propozycje konkretne, lub po prostu jakieś takie inspiracje. Tu jest bardzo świeża energia, która daje możliwość wykorzystywania nowych źródeł, tak, do tego, żeby stabilizować się bardziej materialnie. Tu jest, powiedzmy sobie, pozytywna energia bardzo, bardzo taka zdrowa, która przynosi pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Ma szansę coś zostać ugruntowane, bo w asie monet dla mnie ta szansa ze wszystkich asów ma najbardziej stabilne i mocne podstawy do tego, żeby dalej to procedować, żeby dalej z tym pracować, z tym pomysłem, z tą ideą. Ojej, no słuchajcie, początek w każdych sprawach finansowych, materialnych, to może zapowiadać dla części Was przypływ jakichś pieniędzy, jakieś dobre, udane inwestycje i to jest jakby główne wydarzenie drugiego miesiąca. Następnie, co Was czeka w relacjach rodzinnych w drugim miesiącu? Królowa Mieczy, prawda? Szczera rozmowa z kimś. Jeszcze tak mi przychodzi do głowy. No po prostu szczera rozmowa z kimś. Może być dla Was ważny jakiś znak powietrza, ale niekoniecznie. Wiecie, no jakby może jakieś sprawy macie do wyjaśnienia. Myślę, że nie tylko Wy. W sensie dużo przecież z nas ma jakby różne sytuacje takie rodzinne, które wymagają wyjaśnienia. Natomiast tutaj w Królowej Mieczy, jeśli chodzi o energię, którą mogłabym zaproponować na wyjaśnianie, omawianie różnych spraw rodzinnych, to chciałam wspomnieć, że to jest osoba, która uosabia mądrość własnego intelektu. Oznacza osobę bardzo silną. Czasami nazbyt bezwzględną, więc warto uważać na słowa, natomiast jest na pewno dba o szczegóły, jest niesamowicie dokładna w komunikacji, może to będzie ważne. To jest też, powiedzmy sobie, w niektórych sytuacjach, w niektórych sprawach na tle rodzinnym z jakiegoś powodu taka potrzeba po prostu umiejętności oceny bezstronnego, jakiejś takiej bezstronnej oceny faktów. Tak bym jeszcze o tym chciała tutaj jakby powiedzieć chyba. Bardzo zimna energia w zasadzie, nie wiem, znaczy taka bardzo oparta na dużej dozie logiki. Może ona po prostu będzie potrzebna z jakiegoś powodu w drugim miesiącu w kwestiach rodzinnych Wam. Po prostu, tak czasami jest. No dobrze. I teraz tak, czego możecie oczekiwać w tak zwanej pracy tutaj w drugim miesiącu? Koło fortuny, zmiana. Koło fortuny niesie, powiedzmy sobie, jest powiewem zmian i teraz czasami po prostu
Te zmiany dzieją się, ponieważ zaczynamy kierować własnym losem. Może tutaj zaczęliśmy kierować własnym losem, w końcu po jakimś trudnym momencie wychodząc z ograniczeń i zaczynając działać. I zobaczcie sami, że jak tylko wychodzicie z własnych ograniczeń, z pułapki własnej myśli, to po prostu sprawy zaczynają układać się naprawdę przyzwoicie. Koło fortuny, okej, ono mówi nam o sytuacjach, o miejscach, o ludziach, których mieliśmy spotkać na swojej drodze po to, żeby tworzyć z nimi coś, jeśli chodzi o kwestie zawodowe. Ono mówi o dobrym, jakby o dobrej zmianie sytuacji, która no, nakręca nasze życie zawodowe, ale ono też mówi o tym, że to jest, powiedzmy, skutek naszych myśli i czynów. Trzeba wyjść z tej pułapki myśli, moje drogie wodniki. Dlatego, że tutaj mamy coś, co jest w stanie w bardzo pozytywny sposób kształtować no, wydarzeniami w waszym życiu, a czasami te wydarzenia jakby dodatkowo jeszcze, jak zaczynamy jakąś energię wpuszczać w ruch, przychodzą do nas po prostu znikąd, jak to się mawia, i to wszystko się łączy. Okay? Więc to są dobre czasy i ważne, żeby czerpać z tego korzyści i nie spoczywać na laurach, czyli też jakby no po prostu działać, rozpoczynać nowe inwestycje, nowe możliwości, w sensie chodzi o to, że jeśli to koło zaczyna obracać się na waszą korzyść, to warto jest wykorzystać sprzyjające okoliczności i wiedzę, aby po prostu poprawić sobie byt. Okej, następne, słuchajcie, w jakich sprawach napotkacie przeszkody? 6 monet, brak równowagi jakiejś. Ale też możecie chcieć komuś pomóc, ktoś może nie chcieć przyjąć tej pomocy. Tak bym powiedziała. 6 monet to generalnie piękna karta, tak ogólnie, natomiast na pozycji trudności czy też przeszkód, no to tutaj powiedziałabym... jakieś mogą być takie trudności w usystematyzowaniu jakichś spraw materialnych i zawodowych, które miałyby się przełożyć na wzmocnienie waszego poczucia bezpieczeństwa. Bo tutaj teoretycznie coś powinno do nas wrócić w 6 monet. Jakaś nasza własność, jakaś energia, coś, co daliśmy od siebie. A to jest na pozycji trudność. Więc albo będzie trudność z wyegzekwowaniem jakichś ważnych dla was no, spraw, okej. Okay. Albo wiecie, ta karta mówi też o wspomaganiu, o pomocy. I teraz pytanie, czy wy będziecie chcieli komuś pomóc i ta osoba nie przyjdzie mi pomocy od was, czy może na odwrót? Ktoś będzie wam chciał pomóc, a wy nie przyjmiecie pomocy. No tutaj jest jakiegoś rodzaju trudność, jakiś brak równowagi, który po prostu trzeba moim zdaniem no, wymyśleć, jak z tego wyjść, ale to świat się nie kończy. Okej, okay, dobra, dalej. Następnie, co się wydarzy w 3 miesiącu? 5 monet. Poczucie izolacji. Trudna energia w zasadzie, ale dlaczego ona jest trudna? Głównie dlatego, że z jakiegoś powodu, najczęściej niesieni emocjami, nie oceniamy realnie sytuacji. W 5 monet realistyczna analiza w oparciu o fakty pozwoli sięgnąć do jakichś zasobów i wyjść z braku. Bo 5 monet nie mówi tylko o braku finansowym, różnego rodzaju brak możemy czuć. A tutaj na tej karcie akurat jest to idealnie przedstawione, dlatego że tu jest klucz, tu są drzwi, można wstać i wyjść. Tylko trzeba zechcieć jakby dokonać takiej zmiany, tak? I teraz wam to doprecyzuję, nie zostawię was z taką informacją, bo to jest na poziomie co ważnego wydarzy się w 3 miesiącu, że poczujecie brak i to może być brak zasobu jakiegoś, niekoniecznie finansowego, słuchajcie, Boże, karty się nie chcą tasować.
Powiem Wam szczerze tak, jeśli tutaj w drugim miesiącu, jeszcze tak wrócę na chwilę, dla osób, które zawodowo czynnie pracują, prowadzą własne działalności, to co mi podpowiada intuicja, że jeśli tutaj mamy faktycznie szansę na to, żeby stworzyć coś nowego, materialnego, jakiś nowy pomysł jest tutaj, realne, powiedzmy sobie, możliwości zainwestowania środków finansowych bądź no, jakieś inne historie związane z pieniędzmi, to ta piątka mieczy, może piątka, przepraszam, okej, okay, piątka monet może oznaczać, że albo trzeba będzie poczekać na realny zwrot, okej, bo tutaj coś nie pójdzie tak szybko, jak Wam się wydaje, że pójdzie, tak? Czyli jakby zwrot z inwestycji będzie przesunięty w czasie, albo trzeba będzie wywalczyć o swoje, zawalczyć o swoje bardziej. Ale to też może być Wasze samopoczucie, spadek formy, zmęczenie. Tak jak mówię, to niekoniecznie czwórka buław. Okej, okay. To jest jakaś, powiedzmy sobie, rodzinne sprawy. Po prostu rodzinne sprawy. Możecie być zmęczeni sprawami rodzinnymi. Możecie czuć się... nie wiem, dlaczego tak jest, słuchajcie. Mam nadzieję, że to nie jest... że to z nikim nie będzie współgrało, no, że jakby... z jakiegoś powodu poczujecie się osamotnieni, będąc w domu, z ludźmi, których generalnie wokół siebie macie. Może ktoś wyjedzie, może ktoś gdzieś, powiedzmy sobie, się przemieści, to będzie takie chwilowe, tylko tymczasowe. Ale to też, powiedzmy sobie, jest taka prośba, że jeśli czujecie się tacy po prostu gdzieś tam zostawieni sobie sami, jest zimno i kurczę, czuję się samotny, no to macie wokół siebie ludzi. Bo w czwórce buław my często spędzamy czas z ludźmi, którzy naprawdę są z nami i cieszą się, że są w tym miejscu z nami. Nikt tu nie jest za karę i na siłę, tak? Więc macie wokół siebie jakichś ludzi, którzy mogą stanowić dla Was wsparcie, okej? Okay? No dobrze, zobaczymy co dalej. Co Wam przyniesie radość? Panna, jeśli macie pannę w swoim otoczeniu, panna przyniesie Wam radość, a jeśli nie, to w ogóle, powiedzmy sobie, bycie ze sobą. To jest niesamowite. Bycie ze sobą, po prostu. Spędzanie czasu tak jak lubimy, w samotności, medytując, szukanie odpowiedzi w sobie, poszukiwanie własnej drogi, zastanawianie się, co dalej z moim życiem, medytacja, refleksja, no to wszystko Wam przyniesie radość. Bycie samemu, które pozwoli Wam być może bardziej zrozumieć pewne aspekty, bardziej zrozumieć siebie, poczuć się komfortowo samym ze sobą, aby później powrócić do społeczeństwa, tak? Obserwacja przyniesie Wam, no fajnie, no to fajnie. I dlatego może tutaj wcale nie będzie tak źle z tą izolacją, bo to jest trochę może wycofanie się na swoją własną, prośbę. Okej. Okay. A co będzie wyzwaniem? Królowa monet. No wyzwaniem, słuchajcie, mogą być jakieś sprawy takie związane z domem. Wyzwaniem może być... jakieś sprawy finansowe mogą być trochę wyzwaniem. W Królowej Monet to zazwyczaj mamy duży spokój i w zasadzie nie ma się czym stresować, czyli jakby też utrzymanie spokoju w sobie. Nie stresowanie się niepotrzebnie może być dla Was wyzwaniem. Jakieś sprawy zawodowe, ósemka, będziecie się stresować jakimiś sprawami zawodowymi część z Was. Ósemka monet tu jest, przy królowej monet. Czyli praca, ale to nie musi być od razu stres finansowy, tylko po prostu, czy wszystko uda się ułożyć w odpowiednim czasie, tak? Czy jakby ta praca, którą włożę, zostanie odpowiednio przyjęta? No to są takiego rodzaju aspekty. To nie musi być od razu zmartwienie odnoszące się sensu stricte do pieniędzy. Tylko o sam przebieg czegoś, nad czym będziecie pracować. To mogą być też sprawy domowe, to nie musi być też zawodowe, tak? Ziemska energia to nie tylko praca. To jest również to, co jest jakby absolutnie dostępne no, dla nas poza sprawami zawodowymi. Dobrze, sprawdźmy tutaj. Miłość.
kochankowie. I to jest ogólna atmosfera całego kwartału. Stąd ten dylemat. Część z Was wybiera pomiędzy dwoma osobami i stąd ma dylemat. No, ale w ogóle ogólna atmosfera i karta kochanków. Kochankowie mówią w zasadzie, kierowanie się sercem ma znaczenie. Kierowanie się tym, co czujemy, ma znaczenie. To jest też prawo do podjęcia decyzji i relacje z innymi ludźmi będą dla Was ważne, jeśli chodzi o ten cały rozkład, który tutaj zrobiliśmy. Ta karta generalnie mówi nam o satysfakcjonujących relacjach, do tego dążymy. Na takich, które są oparte na harmonii, na wzajemnej atrakcyjności. No to są też bratnie dusze, kochani, i jakby jest tu miłość, piękno. To jest też karta, ponieważ tutaj nie ma w zasadzie trzeciej osoby na tej karcie, to jest tylko dwójka ludzi. To jest, powiedzmy sobie, ktoś, z kim czujecie niezwykle silny związek i głębokie pragnienie i pasje. No i krótko mówiąc, i to Was będzie prowadzić przez ten cały kwartał. Natomiast to jest też, okej, albo do drugiego człowieka, albo relacje zawodowe, no to też jakby sobie odnieście już bardziej ogólnie, prawda? Albo no tak bym powiedziała. Więc tutaj jest clue, jakby opuszczanie energii chaosu, konfliktu. No i przesłania dla Was. Jak zwykle wymagające czytanie, moje drogie wodniki, znaczy przynajmniej dla mnie. No jakieś błogosławieństwa, jakieś dobre rzeczy zaczynają się pokazywać w Twoim życiu i ja myślę, że to jest tutaj jakby przede wszystkim skorelowane z tym, że w pewnym momencie już jakby nie widzimy ograniczeń do tego, żeby coś zmienić, ruszyć w jakimś kierunku, tylko po prostu zaczynamy działać i wtedy to się jakoś tam nakręca bardziej i zaryzykuj. Ktoś też to miał, nie pamiętam już kto, chyba rak. Zaryzykuj, bo w ósemce mieczy jest strach. No i tak mówią tutaj, jakby podpowiadają karty, ale też sobie wszystko sprawdź. Nie wiem, czego to dotyczy, słuchajcie. Tutaj jakby karta kochanków mówi, ja ustawiłam sobie te dziwne proporcje, 80% serca, 20% zdrowego rozsądku, więc jeszcze to weźcie może pod uwagę, poproś o pomoc też. Kogoś, zapytaj kogoś o coś, porozmawiaj z kimś, wygadaj się z kimś. Zapytaj sam siebie, czego naprawdę potrzebujesz. Jak już będziesz wiedział, czego naprawdę potrzebujesz, drogi wodniku, to może to pozwoli Ci wyjść z pułapki własnych ograniczeń i ruszyć. Czego, kogo potrzebujesz? Okej? Jeśli dokonujesz wyboru między dwoma sytuacjami, jesteś na rozdrożu, tak to nazwę, romantycznym, jakimkolwiek innym, no to trzeba się zdecydować. Czego naprawdę pragnę. A na spodzie jeszcze jest jedna karta z informacją kochaj siebie, po prostu i już, i działaj z myślą o sobie, wszystkiego dobrego, uważajcie na siebie, trzymam kciuki za Was jak zwykle, pozdrawiam i do usłyszenia.